Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z House Flippera, moi drodzy. I jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w naszym przedszkolu, zawsze na to mówię szkoła, nie mam zupełnie pojęcia dlaczego, ale niech będzie, że jest to przedszkoło, szkoła i w ostatnim odcinku pisaliście, że Maciek, musisz bardziej szaleć w tych pomieszczeniach. Także uwaga, moi drodzy, ja dzisiaj się tak rozszaleję. A, bo my tu nie skończyliśmy, oh my god. Ja cię tak rozszaleję się. Tak będę wariował z kolorami, że mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie ostatnim odcinkiem z przedszkola. A potem zajmiemy się czymś innym już w House Flipperze. W ogóle, słuchajcie, stwierdziłem, że chyba wszystkie odcinki z House Flippera po prostu je jakby przenumeruję i to nie będzie jako przypadkowe granie już, tylko po prostu będzie jako osobna seria z House Flippera, bo no w sumie odcinki wychodzą dość regularnie, więc to nie jest taki przypadek, że coś nagrałem, że miałem ochotę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, będzie mi bardzo miło. Czy zostawić jako przypadkowe, czy po prostu zrobić jako House Flipper i jako osobna playlista i myślę, że tak też poczynię, może nawet zaraz po nagraniu, jak się uda. Natomiast, moi drodzy, jako że ja wiem, jest weekend przed szkołą, ja to rozumiem, ja też znam wasz ból, też kiedyś byłem młodszy i też niestety wrzesień się kojarzył dla mnie źle, ale ja mam dla was niespodziankę, dlatego że trwa wielka, ogromna, gigantyczna przecena na G2A, jest back to school i wszystkie gry do 4 września są, słuchajcie, mega, mega, mega przecenione, więc jeżeli macie ochotę na House Flippera, na DBDki, na inne rzeczorki, ja was serdecznie zapraszam i będzie mi bardzo miło, jeżeli użyjecie kodu Andec, bo z nim macie 3% cashbacku, chciałbym być troszkę taniej, 3% cashbacku i link oczywiście znajduje się w opisie filmu tam na dole. No, a my dzisiaj musimy poumieszać przedmioty, tylko poczekajcie, to sobie posprzedaję tutaj. Cyk, cyk i cyk, dobra. Czy mogę to? Aha, tego nie mogę, dobra, bo... A tego, tych boksów też nie mogę i tych lampek też nie mogę, znaczy lampek, jednej lampki. Chyba nie mogę, dobra. Montowalna wąska zasłona. Proszę uprzejmie, montowalna. Wszystkie. Montowalna. Wąska zasłona, więc to pewnie będzie któraś z tych, weźmiemy tą. Nie wiem. Zróbmy takie kolorowe wnętrze, słuchajcie. Brązowe pas. Dobra, rozświetlmy to trochę. Tutaj rozumiem, że to ma być, tak? No halo, halo. Cyk, śrubeczki, oczywiście, żeby to się jakkolwiek trzymało na tej ścianie, żeby nie spadło pani dyrektor, tudzież pani woźnej na twarz, bo nie wiem, kto w tym gabinecie będzie urzędował. O, proszę bardzo. Szeroka, to szeroka będzie chyba tu. Montowalna, dobra. I teraz tak, potrzebujemy szeroką zasłonę, dobrze. A są na przykład takie same kolory? No nie ma. Chyba nie ma, czekajcie. O, są kolory takie. Dzień dobry. No, no co, ładnie przecież idzie. Prawda, że jestem kreatorem stylu i smaku? Czemu nie mogę tego tu? Za mało sobie postawić ten... No to gdzie to tutaj ma być? No przecież, że nie. No to... Jak to? To przepraszam, ja sobie mam tutaj sam wyryć okno, przepraszam. Ja się tak delikatnie zapytowywuję, czy to ma wisieć nad balkonem, bo właśnie, a w tym momencie tego nie wiem. No przecież, no zobaczcie, czemu to nie ma miejsca? No montowalna, szeroka zasłona, no. Ewentualnie taka, poczekajcie, bo to może być jeszcze taka. Oczy... Nie było tematu, moi drodzy, wszystko jest pod kontrolą, ja zabieram się za wkręcanie śrubek, nikt z was nic nie widział, wszystko jest dobrze, wszystko jest cudownie, wszystko jest pięknie, proszę bardzo, śrubki się wkręciły, o, zasłony już wiszą, o, zobaczcie, ładnie, no, cudownie, a szeroka zasłona, jeszcze? No to co, nad balkon mam to jednak dać? O co chodzi? Może tak, czekajcie, nie, no gdzie? Montowalna szeroka zasłona, no ale to gdzie ja mam to? Ewentualnie poczekajcie. Poczekajcie, bo może ta klima ma stąd zniknąć. Nie, to niemoralne. Co niemoralne? Sprawdzam każdą opcję. Proszę na mnie nie krzyczeć w tym House Flipperze. No to gdzie mam to? O, a to sprzed domu też muszę jakieś zaburzenia zrobić? Naprawdę? Jak to? Nie, to jest kłamstwo.
To jest kłamstwo, ale gdzie ja mam tą zasłonę jeszcze walnąć? To może tutaj ma być coś innego. Może ta? Czekaj, zobaczmy, czy się nada. No nie nada się, no przecież montowalna szeroka zasłona. No przecież tak jest napisane. Montowalna szeroka. I mamy dwie opcje. Więcej opcji nie stwierdziłem. Brązowe paski. No tu nie wejdzie. Więcej okien tu przecież nie ma. Ewentualnie czekajcie. No nie, no przecież no jak? No co, nad drzwiami tego przecież nie powieszę. Co za kurioza, a ta? Brązowe paski. Może oni chcą to na zewnątrz mieć? Nie, no bez sensu zupełnie, no i co? Halo, karnisz. Czekajcie, to obróćmy to w ten sposób, bo ja nie wiem w ogóle zupełnie jak on do tego... podejść. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja tego pomieszczenia nie skończę w 100%, bo coś mi się zbadziło. To nie, to ja się obrażam i czekam na wasze komentarze, wychodzę stąd. Wynoś mi się z tym, wynocha. Ja się obraziłem teraz. Idę sprzątać inne rzeczy. Trudno. Aha. Czyli biurka nie mogę to tknąć, a te butelki mogę. Dobra, dobra, dobra. Może tak zróbmy, o. Cyk. Czy tą szafę mogę ewentualnie... O, to mogę sprzedać, proszę bardzo. Jak chcą, to potrafią mi oddać wszystkie rzeczy za darmo. Ale nie, trzeba się wykłócać. Nie wiem, co tam się zobaczyło. Nieważne, słuchajcie. Ja czekam na wasze komentarze, może wypowiedzieć, o co chodzi. Może ktoś miał taki problem, może Magda miała taki problem, słuchajcie. O, to Magdę też się zapytam po odcinku. Wyczyścić zabrudzenie. Okno będziemy jeszcze wyczyścić, dobrze. Odkurzacz. Jedziemy. Wsysaj. No wsysaj. Ciu, 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 ciu. No a skąd wy wyłazicie, moi drodzy? Was tu już nigdzie nie powinno być. Dobra. A ja nie zniszczyłem. Nie zniszczyłem. Tak, Maćku, nie zniszczyłeś. Halo? Co tu się... Dlaczego nie mogę tej sz... Nie chcę jej... Chcę ją stąd przesunąć, bo nie zniszczyłem gniazda karaluchów. Halo? Czy to jest normalne? Czemu nie mogę tej szafki przesunąć? Czekajcie, będę ją sprzedam stąd. Wyno... No naprawdę? Co za urojenie. No i tu jest gniazdo karaluchów, ja tego nie ogarnę. Patrzcie. A nie, no teraz się zniszczy. Aha! Zamykaj te drzwi. Zamontuj urządzenia. Czego? A, oni chcą grzejniczek. Grzejniczek. Taki ładny weźmiemy, proszę bardzo. O, na ściankę. Zamontuj. Grzejników w sumie łazienkowych dawno nie montowałem, jeżeli mam być szczery, więc czy tutaj mogę mieć jakąś małą turbulencję, tudzież dywagację? Nie, chyba raczej nie. No, raczej easy peasy idzie. O, śrubeczki. O, i mamy grzejniczek i tylko jeszcze trzeba wyczyścić okno. Poczekajcie, bo mi telefon brzęczy. Oto tu się, co tu się wydarza. Dobra. I czyścimy. Głasku, głasku, brzdenku, brzdenku. I już będziesz w moim ręku. Dobra, tu jest wszystko ładnie, dziękuję bardzo. Cóż tutaj chcemy? Wyczyścić zabrudzenia. Aha, czyli jeszcze nie ogarnęliśmy wszystko tak jak trzeba. Czekajcie, położę z tym mopem, bo może faktycznie gdzieś coś pominąłem. Ściany, 87%. O, 100%, dobra, dziękuję bardzo. To teraz tak, serwis myjąco sprzątający raz, dzień dobry bardzo. I pucu, pucu, głasku, głasku i już będziesz dziś w potrzasku. Boże, jakie rymy, w potrzasku.
Dziękuję. Zamontuj urządzenia. Jakie urządzenia wy tu chcecie ode mnie? Czy muszę też tu malować? Tak, ciężka zieleń i pisaciowa zieleń. Poczekajcie. Nie, myślałem, że te farby mam, ale ja je sprzedałem. No to, to mi nie da spokoju. No i tu ja, słuchajcie, nic nie zrobię, bo tak, więc o, no. Także może mówię, tak jak, nie wiem, ktoś z was się z tym spotkał, albo coś takiego. Zamontuj urządzenia, tylko czekajcie, jakie urządzenia? To może być ewentualnie, słuchajcie, kontakt do naprawy gdzieś. Nie ma? No to nie, tu działa i tu... Jakie tu są urządzenia? O mój Boże. Jak to po oczach daje? No okej. Zamontuj urządzenia. Wiecie co? Ja chyba się czuję... nie wiem jaki. Idź tu. Jakie urządzenia oni tu chcą? Przecież tu jest... No zamontowane przecież tu jest wszystko. Lampa je... Ja nie wierzę. A gniazdko? Nie, też jest. Dobra. No ja bym chciał w tym dzisiejszym odcinku zmienić, w sensie skończyć to zlecenie już. Ciężka zieleń i pisaciowa zieleń. O my god, dobra. Zieleń. Pisaciowa zieleń, dzień dobry, raz. I ciężka zieleń, dwa. I słuchajcie, mówicie, żebym szalał, żebym robił dwukolorowe ściany, więc proszę bardzo. Czekajcie, wy tak na przykład pasek za paskiem zrobić? No idź. Na przykład tak. 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 Będzie to jak w psychiatryku. Ale możemy, wiecie, pofolgować sobie trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu. Tu. Taką jedną ścianę, pani dyrektor, machniemy, czy tam, nie wiem, czy to będzie gabinet, czego to... W każdym razie jestem niepocieszony, że coś tu się zbadżyło. Dobra, pokaż mi teraz tak. Tak. O mój Boże. O mój Boże. O Chrysta, anielko panoramiczna. Co tu się właśnie na tej ścianie wydarzyło, to ja chyba nie chcę już wiedzieć w sumie. Źle. Jak to źle? Czemu to źle? Tutaj. No, teraz dobrze. Dzień dobry. I dzień dobry. No i co myślicie? Nie no, piękny psychiatryk. Tak, ja myślę, że psychiatryk idea... Bożeż ty mój, jak to wygląda? Dobra, nieważne, nie przejmujemy się, jest dobrze. O, patrzcie, patrzcie, pociągnąłem pędzelkiem. Nic się nie wydarzyło, to była moja dzika wizja artystyczna. Proszę mi wierzyć, że jest dobrze. Myślałem, że to zlecenie dzisiaj zakończę i chciałbym je zakończyć tak naprawdę, bo ile możemy się babrać z tym jednym zleceniem. Natomiast tu się, słuchajcie, okazuje, że to się, nie wiem, co się z tym, słuchajcie, to jest moja zagwozdka na dzisiejszy odcinek. Co się stało z tym karniszem? Dobra, tu jeszcze. O. Dobra, i sufit. Nasz sufit. Naddźwierna. O Boże. Nie, tak nie może być. To musi być tak. O. Patrzcie, jak ładnie, jak przejrzyście, jak radośnie, bo to zieleń. Tak, bo to zieleń. Ta ściana jest strasznie ciemna. Tylko wolę zrobić tam, gdzie światło wpada, bo wtedy, wiecie, będzie tak ładniej. Ała, ręka mnie swędzą mnie kończyny. Co tu się... Ja wiem, ja mam uczulenie na ten zieleń ciemny. To jest tragedia.
Czy musimy też to okno tak zamalować? Ja bym tutaj w sumie białe zostawił, jeżeli mam być szczery, no ale... No okej. Tu. Tu. Jak to wygląda? Boże. Boże. Trudno, nie ja tu będę pracował, ktoś miał takie życzenie. Ja jestem tylko architektem, wykonawcą i sprawcą, więc ja pomagam. Spełniać wizję artystyczną oczywiście. Ja chcę to na te jaśniejsze kolory, bo to jest tragedia. Tu, słuchajcie, machniemy wszystko na te jaśniejsze, bo to nie ma co. To wygląda jak w burzy, jak w jakiejś dziczy, słuchajcie. Gdzie ja zawędrowałem w ogóle? No halo. Halo, a dlaczego? Dlaczego dostałem 91%, skoro pomalowałem? Aha, dobra, nie pytajcie, już wszystko wiem. Wiem, zagrzejnikiem, cicho. Już wszystko jest dla mnie jasne jak słoneczko. Nie było tematu, nie było pytania, jest dobrze. Okej, 100% mamy. Pięknie, Boże, jak to wygląda. Nieważne, ja tylko spełniam zasady, tak, zasady spełniam. Ja tylko spełniam wymogi, tutaj państwa dyrektor. Tak, dawaj to krzesło. O, chyba sobie żartujesz. Trudno, to foto będzie odsunięty, ktoś miał relaks przed pracą. Umieść regał biurowy. Regał biurowy. O mój Boże. Pokaż mi się. Ja wam powiem tak, że ja dalej w ciągu dalszym at this moment present time nie wiem, jakie mam tu zamontować urządzenie. No czy możesz? Może do ściany? No nie, do ściany. No dobra, to będziesz tak miał. Montowalna wąska zasłona. I znowu to samo. Wąska. Czemu jest przez kapsem? Montowalna wąska zasłona i weźmiemy tą. W biel. Tak, pójdźmy w biel. O Boże, pójdźmy w biel. Puść mnie! Nie, czyli nie może być ta, czy musi być ta. Biel. Chcemy biel. Halo? Dlaczego nie mogę tego zamontować? Co tu się wydarzyło? Czy wy to widzicie? Wynocha z tym biurkiem. Jak najdalej. Ej, no oni mi zabraniają po prostu montować. To jest jakiś skandal. Montowalna wąska zasłona, no... Czemu nie mogę tego... Ej, to słuchajcie, to są jakieś jaja. Czy ta aktualizacja, która coś była, to coś popsuła? Halo, twórcy, tutaj Undecided, ja się do was tak serdecznie zwracam, że chciałbym dać zasłonę, a się nie da. Czekajcie, może weźmy jakąś inną, no bo co? Nie dla chłopca. Biel po prostu. Może taka? Też nie. Może taka? Też nie. Oh my god. A ta? To może... Może ta? Chyba, że już wszystko sprawdzi... No nie da się, patrzcie. Ale czekajcie, bo widzę, że są cztery różne zasłony. Wypuść mnie stąd! Nie, to biurko ja za chwilę, słuchajcie, na śmietnik wyrzucę. No po prostu wyrzucę na śmietnik. Możesz tu stać i mnie nie przeszkadzać i nie zawadzać. Dziękuję. Czekajcie, bo są cztery różne koniugacje. Nie. Okej. Okay. Może to? Dlaczego to jest tak okrakiem? Halo. Też nie. Okej, okay. Nie no, słuchajcie, świetnie mi poszło i te biuro będzie niewyposażone, bo ja nie wiem, co mam tutaj wstawić, bo niestety, ale mi się zlecenie zablokowało. Halko! Czekajcie, jeszcze ostatnie, spróbujmy. Nie, dupa sraczka. Dobra, dziękuję bardzo. Idź mnie stąd. I co tu chcą jeszcze? Aha, i tej zasłony nie zrobię, no bo nie zrobię, no po prostu. I urządzenia też nie wiem, jakie mam zamontować, bo tu przecież wszystko działa. Chyba, że muszę ten kaloryfer sprzedać, poczekajcie. No nie, bo to jest nienormalne i... Nie, znaczy nienormalne, niemoralne. Serio? No to nie, łaski bzy. Dostanę najwyżej mniej pieniędzy niż się opłaca, trudno. W
wchodzimy do ostatniego pomieszczenia. Ja się nie będę zatkał, poczekam na wasze komentarze, słuchajcie, i ewentualnie wtedy postanowię, co dalej. Mam nadzieję, że mi pomożecie to ogarnąć. Dobra, otwieramy. I najpierw tak, uprzątniemy sobie tutaj, proszę bardzo, Boże, jaki ten kibel jest ufajdany. Karaluchy, wszystko, aha, wszystko. Aha, czyli tutaj każde pomieszczenie ma swoje zabrudzenie osobne, aha. Tak, czy mi się wydaje? Nie no, bo to jest 50% tylko. No tak, patrzcie, tutaj jest znowu coś innego. Nie to. No dobra, umyjmy okna, mimo że karuchy się pamiętają, ale tak, umyjmy najpierw okna, gro. Dobra. Odkurzacz. No, wsysaj. Czemu jakoś tak... wolno zsiesz? Ja was wszystkich wytępię tu. Dobra, dzień dobry. Dobra, gniazdo karaluchów zostało zneutralizowane. Tu są rury, poczekajcie. Ułóż płytki ceramiczne, proszę bardzo. Ułóż płytki podłogowe. To zaczniemy od płytek podłogowych. Tylko jakie mają być? Pomarańcz. Ceramiczne podłogi. To będzie to. Tak, to będzie to. Tutaj też. Tak, tutaj też. No to, żem położył. No, idziesz tu. Dziękuję. Patrzcie, jaka ładna łazieneczka się robi od razu. Aż się chce w niej kupcie robić. Dobra. To mamy, to teraz płytki ceramiczne ścienne, jakie? Płytki ceramiczne pomarańcz i płytki ceramiczne mozaika sepia, Boże. I to będą te. Te? Czy te? Dobra, weźmy te. Szpachlujemy, moi drodzy. O, ale teraz szkło nakłada. Dobra. Tylko wiecie, o, już mi się postęp minimalny osiągnął. No szkoda, że nie zrobię tego na 100% niestety. Poczekam na wasze komentarze, więc tego, słuchajcie, zadania nie będę zatwierdzał. I zrobimy najwyżej to w kolejnym odcinku, zatwierdzenie takie. Przy was. Ja poczekam na komentarze i... ogarniemy. Nie wiem, czy może ja jestem jakiś upośledzony i nie potrafię tego zrobić, chociaż on... Różne losy chodzą po ludziach. Dobra. Mamy dopiero 18%. Oh my god. No tak, to zlecenie faktycznie jest bardzo długie i na jeden odcinek to nawet nie ma opcji. Ja się właśnie teraz chyba... który odcinek jest? Trzeci z tego. Tak, więc ja się nie wyrobiłem w jednym odcinku. W dwóch. Nawet. Czekajcie. Dobra, to teraz tak. Tutaj położymy sobie pomarańcz. Może na tą ścianę. O, tak. Wiecie, tak dla kontrastu. Myślę, że będzie idealnie. Pyk. Pyk. Pytanie jest takie, czy starczy nam płytek, moi drodzy? Czy wystarczy nam płytek? Wystarczy płytek, chaba znacie every night? Znacie? No to chaba! Boże, powiedziałem to w stylu różnych stylach, że pani Mandaryno, pozdrawiam serdecznie. Podejrzewam, że nawet tych pomarańczowych płytek mi wystarczy na tą jedną ścianę. Ale mamy 44% już. Nawet 46% bym powiedział. O, 48%. Patrzcie, połowa łazienki już zrobiona.
I to będzie ostatnia płytka, tak, i nawet nie, ja nie wierzę, że nie wystarczyło nam płytek. Może to jest skandal jakiś. To czekajcie, tą mozaikę kupię jeszcze. Bo ona i tak musi być, no i ten pomarańcz też muszę dokupić. Pomarańcz, dzień dobry, panie pomarańczko. O. Ja potrzebuję... Boże, nie tak. Połóż się. Dobra. Cyk. Cyk. Dobra, mamy 56% zrobione. To czekajcie, tą ścianę jeszcze wyłożę. O, tutaj. Za daleko te płytki sobie dałem chyba. No, czekajcie, ja je sobie przesunę szybko. Przesuwamy płyteczki szybko. Dzień dobry. O. I będzie nam wygodniej. Patrzcie, jak sprawnie idzie. Czy chyba nam wystarczy płytek. Mam nadzieję, że nam wystarczy płytek, bo tak się porwałem z muzyką jak trochę jak, nie wiem, z widelcem na księżyc. Aha, to i ta, nawet ta jedna płytka jest na... Na tą... To to przecież poła płytki, halo, oszukujecie! No dobra, chociaż tutaj wykończę. Tylko pytanie jest teraz takie, czy ja potrzebuję tutaj też? Nie, to na razie nie będę tego robił. No przecież... Aha. To zrobię tak. Proszę bardzo. Happy, happy. Are you happy? Happy, happy, happy. Czekajcie, tu... 79. Podejrzewam, że to wystarczy na 100%. Chyba. Czy mogę się mylić? A, no tak. Pięknie, Maćku, pięknie. Błagam, powiedzcie, że to wystarczy i że nie będę musiał dokupować jeszcze więcej płytek. Proszę! Bo ja... No ile jest? 89. Nie, to nie wystarczy. To muszę tam w środku jeszcze... W tym... Nieprawda. 93. Są nowe punkty umiejętności. Ja oczywiście je zamierzam wykorzystać. Montaż szybszy... Aha, układanie płytek to już nie wymogę. Dobra, dawaj to gipsowanie. A co się będziemy? Nic więcej nie ma? Nie ma! Bu. Moment. Sklep. Pomarańczowe. No muszę, no słuchajcie, no muszę je dokupić. No a tutaj, czekajcie, jakie tu są wymagania. 8 przedmiot, kompakt. Dlaczego ja tego nie usunąłem wcześniej? Do widzenia. No. Ja się jakoś, nie wiem, zagalopowałem się, zagadałem, czy co mi się stało. Chociaż tutaj, może wiecie, w kokrze te 100%. I trochę więcej na tym zarobimy, bo nie wiem, co się stało w tamtych pomieszczeniach. Nie widzę żadnych urządzeń, nie widzę żadnych rolet do... W sensie, no widzę rolet do zamontowania, ale się nie da. Ale dlaczego mi tu nie rosną procenty już? No, halko, przecież tak się po... A, bo to... O Boże. No, przecież nad drzwiami jeszcze trzeba zrobić. Ale nie, po co, Maćku? Czyli tam bym mógł nie robić w sumie teoretycznie, bo tutaj trzeba... Ja nie zauważyłem. Boże, jaki... A siedzę w okularach, słuchajcie. Siedzę w... Wstyd i hańba. No i będzie 100%, proszę bardzo. Proszę bardzo, jak ładnie. Wygląda to dość komicznie. Nieważne. Jest bardzo ładnie, przedszkole jest idealne. Tego już nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy WC-ta. Kompakt. Kompakt chcieli. Się zapultałem, może... No dobra, weźmy ten. Zamontuj, uwaga. Montujemy WC-ta. Pyk, pyk, pyk. I już. Czy tu jest 100%? Tak, to nie, umieść... Kompakt, WC, farie. Co? To ja coś innego zamontowałem niż... Nie wierzę. Czyli to miało być to. Mhm.
Dobrze, jeszcze raz robimy brudną robotę. Proszę się nie przejmować. Czy teraz się zgadza? Dziękuję ślicznie. To teraz tak, co tutaj jeszcze chcą ode mnie? Aha, tu nic nie chcą. O, no, czyli teoretycznie... Teoretycznie skończyliśmy, no tylko teraz tak. Tutaj niestety nie mam urządzenia ani tego czegoś do zamontowania. No słuchajcie... No tutaj coś ewidentnie cieknie, tylko że... Ja z tym nic nie mogę zrobić. No nie mogę, patrzcie, a słyszycie chyba ten ciek. Czekajcie, no sprzedać. Sprzedać tego też nie sprzedam. A dłonią mogę to przesunąć, czy coś rozmontować? Dobra, nie da się, okej. Okay. No i zasłona i kaloryfer. Właśnie, tak? No a tu to się ugrzęzłem i w ogóle. Także moi drodzy, ja czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że ci się odcinek wam się podobał. Żebym się przyspieszył, znaczy włączyłem piąty bieg. I... czekam na komentarze odnośnie tego, co tu się wydarzyło z tym wszystkim, bo ja jestem w konfundacji, także ja wychodzę, na dzisiaj mam dość. W przyszłym odcinku mam nadzieję, że oddam to zlecenie, zarobię za nie 60 tysięcy, trudno, będzie dobrze. Czasem trzeba coś tracić, żeby zyskać kiedyś więcej, więc moi drodzy, ja was buziakuję bardzo serdecznie, lovki, kiski, besoski i słyszymy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć i do następnego, pa, pa!